Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witajcie w 36 odcinku Głowy Pisarza, czyli podcastu dla pisarzy i wszystkich zainteresowanych procesami budowania literatury. Temat yy, i zarazem tytuł dzisiejszego odcinka brzmi: Zamysł powieści, a gotowa książka. Dzisiaj zestawię ze sobą te dwa miejsca, w których Pisarz w swojej pasji pracy stale przebywa dwa miejsca, czyli zamysł pisarza na stworzenie powieści, a to, co gotową powieścią i potem wydaną książką się staje. Co zawiera się pomiędzy tymi dwoma miejscami, jaka droga, jaka nić je ze sobą spaja, o tym dzisiaj będę opowiadała. Nie ukrywam, że Temat dzisiejszego odcinka jest natury filozoficznej, ale tych z Was, którzy być może obawiają się słowa filozofia, którzy kojarzą to słowo, to miano z nudą lub być może z czymś pompatycznym, niewdzięcznym, trudnym w słuchaniu, to tych z Was uspokajam że postaram się, żeby ten odcinek był bardzo ludzki, zwyczajny, żeby odnosił się stricte do zagadnień warsztatowych z życia i pracy pisarza. Zapraszam was serdecznie do wysłuchania właśnie tego odcinka. Myślę, że o ile moje zmęczenie fizyczne, którego dziś doświadczam i z którym się borykam, mi nie przeszkodzi, to będzie to doprawdy dość ciekawy, a być może intrygujący odcinek. Zapraszam do słuchania. Pomiędzy wyobrażeniem a pisaniem, od tego wątku, od tego motywu. Zacznę dzisiejsze słuchowisko, ponieważ zauważam, że w wielu warsztatach pisarskich, literackich czy warsztatach, kursach pisania kreatywnego, gdy przyglądam się tym środowiskom, tym propozycjom dla młodych początkujących pisarzy, to wtedy zauważam w środku tych środowisk taki aspekt, że one pomijają wyobraźnię pisarza. Wiele warsztatów pisania kreatywnego pomija wyobraźnię pisarza i odnosi się do zagadnień warsztatowych, pisarskich, czy próbuje się odnosić do nich w sposób zimny, bardzo techniczny. A przecież, literatura to nie filologia polska. Literatura piękna nie jest nauką, jest aktem twórczym, przede wszystkim aktem. Myśli ludzkiej, aktem intelektualnym. I sam proces pisania pozostaje zdecydowanie wtórny, czyli drugorzędny, drugoplanowy, drugi w kolejności za procesami snucia wyobrażeń i zamysłów na swoje powieści. To, co określamy potem manuskryptem, pojawia się w życiu pisarza, no właśnie, potem dużo później istnieje w głowie w łepetynie pisarza jakiś proces poprzedzający pisanie i uważam, że właśnie ten poprzedzający proces, który mieści się w naszej pisarskiej wyobraźni, jest najważniejszy. Dlaczego jest najważniejszy? Bo jest startowy. Wszystko kiełkuje, zaczyna się w głowie pisarza, a Stawianie literek na białej kartce papieru czy w pliku w komputerze jest sprawą drugorzędną, przychodzi do pisarza w drugiej kolejności, czyli wbrew pozorom w pisaniu, rozumianym tu jako proces tworzenia literatury pięknej, wcale nie pisanie jest najważniejsze. Pomiędzy wyobrażeniem a pisaniem Mieści się tak szerokie spektrum rozmyślań, różnych pomysłów, bodźców, inspiracji, które puchną w umyśle pisarza, że nie sposób byłoby wyłuszczyć tego spektrum w obrębie jednego odcinka głowy pisarza, w obrębie tego słuchowiska, pomiędzy wyobrażeniem a pisaniem czyli zanim pisarz zasiada do rzeczywiście. Technicznego konstruowania swojej powieści, czyli dopisania pisania manuskryptu. Doświadcza całego bogactwa kipieli tak rozmaitych, rozmaitej natury myśli i emocji, że a wykonalną sprawą byłoby opowiedzieć o nich wszystkich tu i teraz, właśnie w tym odcinku. Przyznam, że trochę niepokoi mnie to, że właśnie na wielu warsztatach pisania kreatywnego, na wielu warsztatach literackich pomija się aspekt w postaci tego, co gotuje się w umyśle pisarskim, że stawia się w tych szkoleniach, w tych kursach akcent na Kreślenie liter właśnie na gołej, białej kartce papieru, na białej, czystej tablicy. Niepokoi mnie to, bo, tak jak wspomniałam przed chwilą, to, co poprzedza proces pisarski, jest tym, co rodzi literaturę. Jasne, później w procesie pisarskim również napływają do głowy pisarza świeże pomysły, bo jak już wspominałam w jednym z poprzednich odcinków, działanie też ma swoją mądrość. To znaczy do głowy pisarza w procesie twórczym, czyli w procesie pisania faktycznie wpadają różne pierwiastki chaosu. Czasami improwizujemy, a czasami w sposób zimny realizujemy swój wcześniejszy zamysł, ale to właśnie wypadkowa pomiędzy tymi dwiema funkcjami umysłu twórczego, umysłu pisarza czyli pomiędzy naszą pulsującą, rozwibrowaną wyobraźnią a metodycznym podejściem do procesu twórczego to jest to, co buduje literaturę to jest to, co stoi za siłą warsztatu literackiego. Tym warsztatem nie jest doskonała znajomość języka polskiego, interpunkcji i ortografii. Oczywiście nie mówię tego po to, aby młodzi pisarze nie poświęcali swojego czasu. Swoich myśli na naukę języka polskiego, na naukę poprawnej polszczyzny, bo ta wiedza bez wątpienia się przydaje. Bo kiedy znamy zasady poprawnej polszczyzny, to wiemy, które z nich i kiedy, w jakich okolicznościach swojego tekstu literackiego możemy złamać, przełamać, zrobić coś na przekór, żeby móc postępować w ten sposób. Trzeba najpierw tę zasadę poznać. Więc nie mówię tego wszystkiego po to, żeby pobłażać y, głupim, naiwnym, y, wynikającym z ignorancji błędom językowym, nie po to, to mówię. Ale mówię tyle, że literatura jest czymś może niekoniecznie więcej, ale jest czymś leżącym trochę gdzie indziej niż. Język polski, niż język, niż y, walor komunikacyjny, który kryje się w języku. I wbrew pozorom, nie chcę dosadnie krytykować w tym odcinku, y, czy deprecjonować wręcz różnych warsztatów literackich, warsztatów pisania kreatywnego, bo to nie w tych warsztatach, nie w tych kursach problem leży. Nieco niepokoi mnie to, że pomija się właśnie aspekt wyobraźni pisarza tego, co poprzedza proces pisarski proces nanoszenia liter na białe strony czyli proces budowania swojego manuskryptu. Pomija się właśnie te poprzedzające chwile w wielu panelach dyskusyjnych, w wielu forach internetowych dedykowanych pisarzom. I dziś przyszło mi do głowy właśnie takie niepokojące zastanowienie: czy aby ja sama w tym podcaście tego do tej pory nie robiłam? Czyli, czy aby nie za mocno skupiłam się właśnie na bardziej metodycznym, zimnym, technicznym podejściu do literatury? A co w takim razie z literackimi przesłaniami? Co z tą kipielą pomysłów i zamysłów na powieść, które najpierw gotują się w umyśle, w głowie pisarza? Przecież właśnie temu najbardziej warto poświęcić czas, uwagę, pogadać o tym, podyskutować, zastanowić się właśnie nad tymi momentami, nad wszystkimi tymi chwilami, które poprzedzają dopiero właściwy proces. Pisania, tworzenia manuskryptu. Pisarze są bardzo różni, tak jak ludzie, niezależnie od tego, czy są pisarzami, czy nie, czy przedstawiają inne zawody, inne profesje, czy parają się innymi profesjami, są różni. Są też trochę tacy sami, ale są trochę różni, dlatego nie da się obligatoryjnie czy obiektywnie narzucić, stwierdzić, że na przykład tworzenie planu powieści jest takim momentem poprzedzającym pisanie powieści, który w swoim grafiku, w swojej pracy i pasji koniecznie każdy pisarz powinien uwzględnić. Otóż tak nie jest. Pisarze są różni i yy, są dobrzy uznani. Yy, pisarze, którzy pracują, czyli piszą, budują swoje powieści bez planu, bez rozpisywania ani ramowego, ani szczegółowego planu swojej powieści, a przynajmniej tak głośno deklarują i nie widzę powodu, żeby im w te deklaracje nie wierzyć. Sama napisałam kilka swoich pierwszych powieści właśnie bez planu, ale im dłużej żyję i im dłużej siedzę w procesach pisarskich, w procesach budowania swojej literatury pięknej, tym bardziej doceniam piękno planu. I osobiście byłabym zwolennikiem planowania powieści, ale to jedynie mój sposób patrzenia właśnie na to, co poprzedza proces pisarski. Ja potrzebuję planować, ale nie każdy pisarz taką potrzebę w sobie odczuwa, i nie ma żadnego obowiązku, pisarz różny, inny ode mnie, iść przez życie, przez swoją pisarską pasję moją drogą. Natomiast tu rodzi się ciekawe pytanie o to, że jeśli pisarz nie chce napisać planu powieści, to czy istnieje coś takiego, co może zrobić w zamian tego, jak gdyby w zastępstwie planu, planowania? Czy istnieje jakieś inne działanie czy inna metoda obmyślania powieści, snucia zamysłu na powieść, a nie plan? Cóż, moi drodzy. Moje osobiste zdanie na ten temat jest takie, że nawet jeżeli jakiś pisarz wyrzeka się potrzeby budowania planu dla swojej powieści, to i tak od słowa plan, od takiego procesu intelektualnego, który za tym słowem, czyli za planem się kryje, nie ucieknie. Dlatego, że nawet jeśli chce. Załóżmy, że ja chcę rozpocząć pisanie swojej powieści hmm, litym strumieniem swoich myśli. Nie chcę rozpisywać wcześniej planu, ale przecież w mojej głowie zrodził się najpierw jakiś ogólny zamysł, choćby była to zaledwie pojedyncza iskra, jakiś impuls, który wyzwolił we mnie pomysł, ideę na moją powieść. No to wtedy, cóż, rzucić się. Tak po prostu od wirpisania, i polegać tylko na tym, co przyniesie chaos i liczyć na to, że y, działanie, które podjęłam za każdym razem będzie obfitowało w mądrość. Uważam takie podejście, to podejście za y, błędne, czy może nie tyle błędne, co trochę niechlujne albo trochę nieskuteczne. Bo, jak powiedziałam wcześniej, jasne działanie, które podejmuje każdy artysta, bo nie tylko pisarz, ma swoją mądrość. Ale spontaniczność działania nie może w całości składać się z mądrości, bo jest to nielogiczne, jest to niemożliwe. Żeby w miarę, mam nadzieję, przejrzyście wytłumaczyć, o czym w tej chwili opowiadam. Powołam się na film pod tytułem Ex machina Alexa Garlanda. Jest to film science fiction o sztucznej inteligencji. Bohaterka tego filmu, pani android, pani robot, czyli sztuczna inteligencja, w jednej ze scen pokazuje drugiemu bohaterowi rysunek, który wykonała. Sztuczna inteligencja, czyli robot. I ten rysunek składa się z bardzo równych, symetrycznych, zachodzących na siebie kresek. Jest to biegła, biegła, czyli bardzo precyzyjna i bardzo dobrze ujęta kompozycja plastyczna. Ale nie ma w tej kompozycji, w tym rysunku, czy głębiej w treści, tego rysunku, nic specyficznego. W innej scenie tego samego filmu jest ukazany obraz Jacksona Pollocka. To jest ten pan, który uprawiał action painting, czyli jego obrazy możemy potocznie opisać jako urocze, bardzo chaotyczne mazańce. No i właśnie, intrygujące pytanie. Rodzące się w tej przestrzeni, na podstawie tego filmowego przykładu, który podałam, brzmi: gdzie, w którym z tych dwóch wypadków, w rysunku Androida czy w malunku y, Poloka zawierało się więcej chaosu? Kto lepiej zaplanował swoje dzieło, a kto je zaplanował gorzej, słabiej, czy wcale go nie zaplanował? Odpowiedź jest przekorna ponieważ każde z tych dwóch bohaterów, czyli i sztuczna inteligencja i Pollock, każde z nich wbrew pozorom swoje dzieło zaplanowało. W obu tych bohaterach, w obu ich uczynkach, aktach twórczych istniał plan. Tylko psikus polega na tym, że ten plan istniał w zupełnie innym wymiarze. I plan ten, czy u Androida, czy u Poloka zaistniał na skutek zupełnie innych procesów myślowych. Mylą się ci, którzy chcieliby na ten dylemat odpowiedzieć, że plan istniał jedynie w ujęciu sztucznej inteligencji, na co wskazuje równość rysunku popełnionego przez sztuczną inteligencję. Mylą się ci, którzy. Chcieliby powiedzieć, skomentować ten wątek tak, że z kolei u Poloka żaden plan nie istniał, ponieważ jego abstrakcjonizm, jego mazańce są właśnie wyrazem wyłącznie chaosu i improwizacji. Otóż tak nie jest. W rzeczywistości jest tak, że to, co w formie rysunku popełniła sztuczna inteligencja, było. Tak równe, zdyscyplinowane, jedynie dlatego, że zabrakło tam pierwiastka chaosu, czyli czynnika ludzkiego, emocjonalnego. I z kolei błędem byłoby założyć czy skomentować tę sytuację tak, że to, co robił w swoim malarstwie Pollock, jest z kolei. Wyłącznie czysto intuicyjne, złożone właśnie w całości z czynnika ludzkiego, czyli z chaosu improwizacji. Tak nie jest. W obu przypadkach tak skrajnie różnych malunków mamy do czynienia z jakąś formą planu. Więc to nieprawda, że jeśli ty, jako pisarz, nie życzysz sobie napisać szczegółowego planu w punktach, planu swojej powieści. To jesteś w stanie zupełnie uniknąć yy, procesu planowania, bo każdą powieść poprzedza zamysł, i tylko format planowania, czyli szkicowania tego zamysłu, różni się między sobą, jeżeli rozważymy różne jednostki yy, artystów, pisarzy. Jeżeli nie chcesz pisać planu, jeżeli ci to nie leży, nie rób tego ale w zamian możesz zadać sobie w procesie obmyślania właśnie kiełkowania twojej powieści różne pytania na przykład ty jako pisarz chcesz żeby co twój czytelnik pomyślał albo poczuł w procesie czytania twojej książki i znów można by ze mną w tym momencie Silnie polemizować, bo przecież dużo ludzi odpowie mi w tej chwili, że ale jak to, co mnie obchodzi, mnie pisarza, co czytelnik pomyśli albo poczuje czytając moją książkę. Przecież i tak nie mam na to żadnego wpływu, to wszystko okaże się samo. Reakcje czytelników i tak mnie zaskoczą. Nie mogę myśleć o moim czytelniku, kiedy mam swój zamysł. Nie zgodzę się z takim podejściem. Kiedy już wejdziesz w proces rzeczywiście konstruowania, budowania, głębokiego tworzenia swojej powieści, swojego manuskryptu, czyli spisywania go zdanie po zdaniu, wtedy istotnie wyrzuć, usuń czytelnika, domniemanego czytelnika ze swojej głowy, pisarza, ze swojej wyobraźni, bo nie da się skutecznie, czyli. Mm, Szeroko tworzyć, pisać literatury czy robić jakiejkolwiek innej dziedziny artystycznej, jeżeli ma się cały czas z przodu głowy swojego wyobrażonego odbiorcę. Nie da się w ten sposób tworzyć i rzeczywiście w procesie stricte tworzenia nie myślmy o naszych czytelnikach. Ale wcześniej, kiedy tworzysz zamysł powieści, kiedy kiełkuje w tobie pomysł na Twoją powieść. Zadaj sobie pytanie: o to, co ma pomyśleć i poczuć twój czytelnik w procesie czytania twojej powieści? Bo kiedy obmyślasz powieść, to jest właśnie chwila na zadanie sobie tego rodzaju pytań: co chcesz przekazać jako pisarz jaka ma być głęboka treść twojej powieści. Czy przystępując do pisania, chcesz wiedzieć, zdawać sobie sprawę z, tylko z tego, jak ty będziesz się w pisaniu czuł? Czy chcesz polegać na tym, jak przebiega Twój nastrój w pisaniu? Czy chcesz, żeby było Ci w pisaniu przyjemnie i żeby słowa płynęły z ciebie same, samoistnie, i żeby to wszystko było bardzo łagodne, naturalne i tak pięknie, chaotyczne i zainteresowane? Zaimprowizowane. Zadaj sobie to pytanie, czy tego właśnie chcesz, a może chodzi ci o coś głębiej, dalej, albo więcej. Jestem zwolennikiem tezy, która mówi: To ty, pisarzu, męcz się w pisaniu właśnie po to, żeby twój czytelnik już nie musiał męczyć się w procesie czytania ciebie. Zadaj sobie pytanie o to, jakiej problematyki w swojej powieści chcesz dotknąć. O co tobie chodzi? Jakiej problematyki chcesz dotknąć? Jak problematyka twojej powieści ma się do głównego bohatera? I w ogóle, ilu jest w twojej powieści głównych bohaterów? Czy jest to jeden główny, czołowy bohater, czy jest ich kilku? A ilu w twojej powieści ma być bohaterów drugiego planu i trzeciego planu? A ilu bohaterów zaplanowałeś, wymyśliłeś dla tła swojej powieści? I czym ma być w ogóle tło twojej powieści? Czy chcesz w swojej powieści silnie zarysować tło, a może wolisz je zupełnie pominąć? Czy chcesz umieścić? Treść swojej powieści w konkretnych realiach, kontekstach historycznych? Czy chcesz budować swoją powieścią klimat, miejsca, sytuacje, uniwersum nieoznaczone, które teoretycznie mogłoby przynależeć do dowolnej Ziemi, do dowolnego regionu na kuli ziemskiej? Te przykłady pytań to właśnie to, co mieści się pomiędzy. Zamysłem powieści, a gotową książką. I na wielu warsztatach literackich, i w wielu forach dyskusyjnych dla pisarzy, dużo się mówi o tym, że gotowa książka, czyli to, co czytelnik y, widzi i dotyka na półce w księgarni, to jest coś innego niż to, co wyszło z ręki, z głowy pisarza. O tym mówi się dużo i Wydaje mi się, że rzeczywiście większość i czytelników, i pisarzy, pisarzy szczególnie, wiadomo, ale naprawdę bardzo dużo czytelników ma już tę świadomość, że gotowy produkt, czyli gotowa książka na półce księgarni, jest czymś daleko bardziej wypracowanym niż to, co powstało w umyśle pisarza czyli za gotową książką, jako produktem, jako towarem i jako dziełem sztuki stoi nie tylko pisarz, tylko również sztab ludzi, całe wydawnictwo, yy, korektorzy, redaktorzy, edytorzy, specjaliści od składu, graficy itd. Świadomość yy, tego w społeczeństwie już jest, ale jakże mało właśnie mówi się o tym, co musi najpierw napuchnąć yy, zmienić się w głowie pisarza żeby w ogóle do tego krańcowego krańcowego produktu czyli tej książki na półce księgarni doszło w zależności od indywidualnych odpowiedzi pisarza na yy, przykładowe pytania zadane w poprzednim rozdziale Um, powstaje dopiero koncepcja książki. To nie musi być plan, nie każdy pisarz musi spisywać szczegółowy plan, pomysł, zamysł na swoją powieść, ale przecież jakiś um, specyficzny koncept na powieść musi w głowie pisarza się zrodzić. I właśnie w zależności od tego, na ile powyższych, wcześniejszych pytań sobie jako pisarz odpowiemy, w zależności od tego wszystkiego, od tych naszych odpowiedzi, będziemy potem, w czasie zmagania się z pisarską materią, ciekawić się i martwić, i lękać tego, co powstanie. Bo na końcu oczywiście powstanie realizacja naszej, jako jednostki pisarskiej, koncepcji konkretnej książki, koncepcji konkretnej powieści. I jak zamierzamy tej realizacji dokonać? I tu rodzi się kolejne nowe, arcyciekawe pytanie: jak, będąc pisarzem, uczynić to, żeby pierwotna koncepcja, Naszej powieści zgodziła się z gotową książką, która wyląduje na półce księgarni. Całkowita zgodność jest praktycznie, patrząc, realnie niemożliwa. Zawsze musi się pojawić pewien dysonans pomiędzy koncepcją a realizacją, bo tak funkcjonuje mózg człowieka, żywej istoty myślącej i czującej. Mózg człowieka, a nie maszyny, a nie androida. Musi wystąpić pewna rozbieżność pomiędzy koncepcją a realizacją. Natomiast przechodząc z procesu odmyślania powieści do procesu jej pisania, pisarz, każdy pisarz, zawsze stara się tę przestrzeń, tej różnicy, tego dysonansu zmniejszyć. I tu warto wspomnieć o tym, że. Jeżeli pisarz zrealizuje swoją koncepcję na 70%, to ten właśnie wynik należy odnotować jako sukces. Jeżeli pisarz zrealizuje swoją koncepcję powieści na 80%, ten wynik należy odnotować jako wielki sukces. Jeżeli ten wynik wyniesie 90%. Jest to gigantyczny sukces. To już nie jest tylko indywidualne poczucie sukcesu pisarza, poczucie satysfakcji. 90% to jest naprawdę gigantyczny, genialny wynik, który odbije się jakimś echem w świecie. To znaczy, że wtedy pisarzu, inni ludzie wokół ciebie, czytelnicy, krytycy. Doniosą ci o tym, że zrobiłeś dobrą robotę, zrobiłeś dobrą rzecz. Martwić należy zacząć się wtedy, jeżeli zrealizowaliśmy swoją koncepcję na powieść na 60%. To nie jest zły wynik. Ten wynik oznacza. Tylko tyle, że coś jeszcze musimy przemyśleć, być może musimy do czegoś wrócić wcześniej, właśnie do pierwotnych przemyśleń, pierwotnych procesów poprzedzających proces stricte pisarski, warsztatowy. Jeżeli zrealizowaliśmy koncepcję swojej powieści na 50%, to jest dość słaba realizacja. 40% realizacji to jest doprawdy słaby wynik. To jest pierwszy niski próg procentowy, w którym należałoby się zastanowić nad tym, nad tym, czy warto, abyśmy jeszcze szlifowali ten projekt, abyśmy z tego projektu uczynili rzeczywiście gotową książkę, pchnęli ją w świat. Bo być może dojdziemy do wniosku, że nie warto tego robić, że sam zamysł na powieść był chybiony. Jeżeli byliśmy w stanie zamysł swojej powieści zrealizować na 40%, coś poszło źle, niedobrze. Powinniśmy wrócić do bloków startowych do tego momentu, kiedy w naszej głowie zamysł na powieść kiełkował i. Powinniśmy wtedy spróbować naprawić te bloki startowe, wrócić do początku. Być może czeka nas całkowita zmiana narracji powieści, szczegółów fabularnych, wymiana bohaterów literackich itd. A być może należy ten projekt właśnie pogrzebać w strefie projektów czyli nie robić z tego manuskryptu powieści książki. Chciałabym, żeby w podsumowaniu dzisiejszego odcinka wybrzmiało to, że oczywiście wszystkie metody pracy pisarza są nad wyraz indywidualne, bo zawsze podkreślam, że literatura, tworzenie literatury to jest taka dziedzina twórcza taka dziedzina artystyczna, która bazuje bardzo mocno właśnie na indywidualizmie człowieka. Bo literatura to są nagie, w nic nieubrane myśli, ale trzeba te myśli ujęte później w literaturze najpierw, czyli wcześniej, obmyślić i zamysł powieści, tworzenie koncepcji powieści, świadome budowanie narracji powieści, to są właśnie te akcenty, na które dzisiaj chcę zwrócić uwagę. I zachęcam was wszystkich, młodzi, początkujący i dojrzali pisarze, do tego, żebyście w swoich kręgach głośno podnosili ten temat, że najważniejsze w literaturze to to, co ją poprzedza, to, co zachodzi w głowie pisarza jednego, drugiego, dziesiątego, setnego i tysięcznego. O to właśnie w tym chodzi. Nic nie zastąpi myślenia. Planowanie powieści może być bardzo techniczne, spisane w punktach, a może być snuciem zamysłów, domniemywań, wyobrażeń na temat literackiego uniwersum i bohaterów, ale to właśnie procesy myślowe, procesy, które towarzyszą poszerzaniu wyobraźni, stoją za budowaniem prawdziwej, realnej, faktycznej, dobrej literatury. I na dzisiaj to wszystko z mojej strony. Chciałabym was poprosić jeszcze o to, żebyście rozwijali opisy pod poszczególnymi odcinkami tego słuchowiska, czyli głowy pisarza, ponieważ umieszczam w nich materiały uzupełniające do czytania i do słuchania i w dzisiejszym odcinku również to właśnie zrobię, czyli umieszczę dla was takie linki. I na dzisiaj to już wszystko z mojej strony. Trzymajcie proszę kciuki. O skuteczność dalszych etapów procesu mojego przeprowadzania się do nowego mieszkania, i do usłyszenia już wkrótce w kolejnej nowej odsłonie głowy pisarza.